Panie i panowie, czas na pierwszy pojedynek. Kategoria wagowa 60 kg. Poznajmy pierwszego wojownika. W narożniku niebieskim 24-letni reprezentant klubu Red Lion Muay Thai Międzyrzec Podlaski. Mierzący 169 cm wzrostu, ważący 60 kg i 600 gramów z rekordem jedna wygrana i żadnej porażki. Panie i panowie, oto Szymon Obroślak! Jest to co robić, cię nie bawi. Lepiej nic nie robić i tylko się bawić. Lepiej być sobą, nie uciekać od wyzwań. Lepiej wygrać, sam to ziomek przyznaj. Lepiej brać pod uwagę wszystkie obawy. Mówać na silne, mieć otwarte gały. Lepiej nie wal prosto z mostu. Ładnie. Lepiej nie kończ, wyciągać cennych wniosków. Lepiej nie gadaj, słuchaj, rozpinaj. Zresztą zdanie jest to samo chwila. Lepiej mieć zaufanych, szczerych, pomocnych. Nawet jak nie obecny, byś tak się proszy. Lepiej teraz tutaj grać w woli myśli. Lepiej spędzać czas i przepiadę bliski. Lepiej żyć ze jamką, dla mnie ta kartka. Lepiej nie zawsze więcej, rozumieć warto. Rozumieć warto, lepiej. Zajmuję robię koszulkę i maskę, okej? Okay? Szczęka. Panie i panowie, czas poznać jego przeciwnika. W narożniku czerwonym 26-letni reprezentant klubu Legion Głogów. Mierzący 168 cm wzrostu, ważący 60 kg i 400 gramów z rekordem dwie wygrane i dwie porażki. Panie i panowie, Jakub Syc! Przecierasz oczy, chuj, trzeba z tym skończyć. Życie to nie tani cover. Jesteś gotów wyskoczyć, celujesz w rędzia, a nie w rower. Tak, to jest ten moment, tak, to jest ta chwila. Całe życie trenowałeś się, wahałeś, teraz pana ryja. Byś mi dotknija, powieki i klej na plaster. Żeś piłeś tyle lat, skile jak alabaster. Sędzia ringowy Maciej Bajtel. Suspensor. Szczęka. Okej, okay, zajmujcie koszulkę. A więc czas na pierwszą walkę gali MHI, organizacji HFO. Szymon Obroślak kontra Jakub Syc. Początkowo Kuba Syc miał mierzyć się z Maksem Szybaszowem. Natomiast niestety kontuzja spowodowała, że Ukrainiec mieszkający w Polsce nie mógł pojawić się na dzisiejszej gali. Stąd też szukano zastępstwa. Kilku rywali odmówiło walki z Kubą Sycem, ale nie Szymon Obroślak. On podjął to wyzwanie. No i jestem przekonany, że tutaj będziemy świadkami naprawdę bardzo twardej męskiej wymiany zdań. Jeżeli chodzi o Jakuba Syca, do tej pory cztery zawodowe walki, dwa zwycięstwa, dwie porażki. Aktualny mistrz Polski Muay Thai walczył także na Mistrzostwach Świata w Tajlandii, a więc myślę, że tutaj ten background właśnie Muay Thai może być dla niego czynnikiem decydującym. I zwróćmy uwagę na Jakuba Syca, bo to jest niezwykle energiczny, no taki agresywny zawodnik. Ale tak, rzeczywiście, czy ta agresja i presja Kuby Syca, który zwykł kończyć walki przed czasem, czy kondycja i wytrzymałość Szymona Obroślaka? Jeszcze powtórzmy, Szymon Obroślak w niebieskich spodenkach, Jakub Syc w spodenkach czerwonych. Historyczny moment, jakby nie było, bo jest to pierwsza walka w studiu przy ulicy Woronicza, gdzie na co dzień oglądają państwo jaką to melodię, a teraz będą naprawdę wielkie emocje związane z najlepszym polskim K1. Fantastyczne wejście, skontrował takim lewym sierpowym, trafił teraz Kuba Syc. I Maciej Bajtel liczy, no tak, to był kapitalny akcent Kuby Syca i jest po raz pierwszy w tarapatach Szymon Obroślak. Koncentracja wyżej łapy. Myślę, że to jest taki bardzo poważny sygnał wysłany przez Kubę Syca w stronę Szymona Obroślaka, że ta karta musi być zdecydowanie bardziej szczelna. No na razie dobrze wyczuwa intencje rywala Syc, ustawiony z odwrotnej pozycji, a więc prawa ręka, prawa noga z przodu. Cały czas pracuj, powiem, powiem, że
przymierzu. Najpierw lewą nogą na low kick, a potem prawą na high, ale zupełnie nieprzygotowana była taka. Natomiast próba poszukania tego lewego ciosu podbródkowego w wykonaniu Obryślaka, to było ciekawe. No to może być jakieś rozwiązanie, ale w odpowiedzi Cyc uderza takim długim, lewym, prostym. Typowo bokserska akcja z jego strony. Jak mówił Szymon Obryślak, ta miłość do sportu walki wzięła się od jego dziadka. Otóż jego dziadek wielkim fanem sportów walki, oglądał po nocach wszystkie gale. Jak mówi Szymon, wstawałem, oglądałem razem z nimi. Tak się zapaliła jego miłość do sportów uderzanych. Rzuca też z dużą nadzieją ten lewy sierpowy Jakub Cyc, że będzie powtórka z rozrywki. No pamiętamy ten pierwszy fragment pierwszej rundy, gdy Maciej Bajtel wyliczył Szymona Obryślaka. No zobacz, ponownie poszukał lewego podbródkowego Szymon Obryślak. Już nie dał się na to złapać Kuba Cyc. W odpowiedzi na lewy low kick, lewy sierpowy Kuby Cyca, który, przepraszam, Szymona Obryślaka, który jakby zaczynał coraz bardziej podkręcać tempo. Szuka Kuba cały czas tej lewej ręki, gdzieś tam zachodzi w swoją lewą stronę z lewym ciosem, ale teraz taka szarża Szymona Obryślaka. No świetny akcent z jego strony, bo faktycznie poszedł zdecydowanie frontalnie do przodu i udało mu się w samej końcówce zepchnąć Syca do defensywy, ależ teraz pogubił się w defensywie Jakub Cyc. No odpowiedział, zrewanżował się w tej rundzie Szymon Obryślak w ostatnich sekundach pierwszej rundy. No proszę, mamy trzęsienie ringu od samego początku. Pierwsza runda, dwa knockdowny po jednej i drugiej stronie. Lepiej się to nie mogło zacząć. Bardzo ładna pierwsza, otwierająca ten pojedynek, pierwsza runda. Szymon Obryślak kontra Kuba Cyc. Najpierw zaczął mocnym akcentem Kuba Cyc, kiedy ulokował mocny cios na głowie Szymona Obryślaka. Obryślak był liczony, ale widać było, że wraz z rozwojem sytuacji w tej pierwszej rundzie nieco większej pewności siebie nabierał Szymon Obryślak. No myślę, że ta końcówka była właśnie takim dla niego momentem, że udało się zepchnąć w końcu Cyca do defensywy, no i chwilę później był knockdown. Tutaj bardzo mocny lewy sierpowy, który wyprowadził Jakub Cyc. No nogi zupełnie Obryślakowi tutaj odmówiły posłuszeństwa. Ale opuszczona prawa ręka, zupełnie nie trzymał gardy, znalazł tam miejsce Kuba Cyc i tak to się po prostu skończyło. Ale świetna też reakcja sędziego ringowego, który błyskawicznie wkroczył i no, dał te 8 sekund odpoczynku Obryślakowi. Mówiliśmy o tym, że Maksym Szybaszow miał być rywalem Kuby Cyca. Dość powiedzieć, że Szymon Obryślak ma na swoim koncie walkę z Maksym Szybaszowem i pokonał między innymi właśnie niedoszłego rywala, zawodnika w czerwonych spodenkach. Przypomnijmy, Szymon Obryślak, niebieskie spodenki, Jakub Cyc, spodenki czerwone. Druga runda walki w organizacji HFO, planowane są oczywiście na 3 starcia. No, mówi się dużo o tym, że taka żelazna kondycja to jest ten argument Szymona Obryślaka, ale teraz poszukał wysokiego kopnięcia. Przyjął to na lewą rękę tego high kicka. Kuba Cyc. Coraz pewniej czuje się w ringu Szymon Obryślak, naprawdę łączy tutaj ciosy bokserskie z kopnięciami. Bardzo ładne wejście z lewą ręką, lewy, prawy. Widać taką absolutną determinację w tych wymianach i to po obu stronach i dzięki temu ta walka, no tak nam się zaczyna podobać. Znowu ten długi lewy, to jest chyba akcja przygotowana właśnie pod Obryślaka ze strony Jakuba Cyca. Ale z kolei Obryślak bardzo ładnym wewnętrznym low kickiem wszedł rywala, idealnie trafił w nogę wykroczną. Teraz poszukał wątroby Jakub Cyc. Zresztą Szymon Obryślak to jest przecież między innymi mistrz polski Muay Thai. On zdobył ten tytuł, również tytuł mistrzowski w K1 Open World Amateur Championship. A więc to jest zawodnik, który ma dość spore doświadczenie. Ach, minimalnie przestrzelony ten prawy high kick. No świetne to było, w drugie tempo wysokie kopnięcie, ale gdzieś ten refleks Jakuba Cyca tym razem nie zawiódł, ale podoba mi się właśnie ta liczba kopnięć, jaką prezentuje w tej drugiej rundzie Obryślak. Przypomnijmy, jest to kickboxing, formuła K1. Oczywiście tutaj dozwolone są techniki uderzenia proste, sierpowe, podbródkowe. Dozwolone są obrotówki, ale zadawane powierzchnią rękawicy. Można używać wszystkich rodzajów kopnięć, także w wyskoku, atakować kolanami, co zresztą mieliśmy okazję parę razy już oglądać podczas tego pojedynku, szczególnie w zwarciu, ale oni to wynieśli również z Muay Thai. No
mówiliśmy, obaj mają duże doświadczenie w Muay Thai. Teraz ruszył znowu zdecydowanie do przodu Szymon Obroślak. Chyba pojawiło się rozcięcie, wydaje mi się, na łuku brwiowym Jakuba Syca. Ładnie przepuścił w tej chwili ten obszerny lewy sierpowy, ale sygnalizowany był ten cios przez Kuba Syca. Low kick na nogę wykroczną. Ale tak widzę, że ciągnie troszeczkę za sobą lewą nogę Jakub Syc, tak jakby ona byłaby już mocno okopana. A był ten moment na początku tak naprawdę drugiego starcia, kiedy kilka mocnych low kicków zaaplikował Szymon Obroślak, a więc zawodnik niebieskich spodenkach swemu rywalowi. No, to było bardzo niebezpieczne zachowanie defensywne Obroślaka, bo nie miał respektu do tego wysokiego kopnięcia wyprowadzanego przez Syca. No i chyba zmęczony jest Jakub Syc. To nie jest już ta dynamika, którą obserwowaliśmy w premierowej rundzie. A tymczasem mocną stroną Szymona Obroślaka jest kondycja. On potrafi wytrzymać trudy wielu rund. No, w ostatniej chwili udało się powstrzymać Jakuba Syca przed tą ostatnią szarżą. No świetna ta druga runda, taka bardzo zacięta, z naprawdę mocnymi akcentami z obu stron, ale wydaje mi się, że tutaj ta okopana noga Jakuba Syca z pewnymi też kryzysami kondycyjnymi, no, może być elementem decydującym w finałowym starciu. No, pierwsza runda, myślę, pod dyktando początek, bardzo mocno zaakcentowany przez Kubę Syca. W końcówce pamiętamy, Szymon Obroślak również poczęstował dość soczystym ciosem swego rywala, był knockdown zresztą z jednej i z drugiej strony w pierwszej rundzie, ale w drugiej, w mojej ocenie, przewaga Szymona Obroślaka. Jakub Syc z klubu Legion Głogów, w jego narożniku Maciej Dominczak. Tak, a trener Wiktor Waszczuk prowadzi Szymona Obroślaka. KS Red Lion Muay Thai, Międzyrzecz Podlaski, to klub, z którego pochodzi Szymon Obroślak. Chodź tą nogą. To więcej pytań. Powiedzieć, to jest dopiero druga zawodowa walka Szymona Obroślaka. Brawo. On w grudniu ubiegłego roku pokonał Michała Gołębiowskiego na gali MFC 17. Trzecia, ostatnia walka zakończyła się dopiero po rundzie dodatkowej. Dla Syca to jest debiut w organizacji HFO, a ten bilans, o którym wspominałem, 2 zwycięstwa, 2 porażki. Zaczynamy trzecią finałową rundę i znowu uaktywnił lewą pięść Jakub Syc. Ale znowu szuka podbródkowego. Widzi tę szczelinę, tę szparę między rękawicami Jakuba Syca, Michał Obroślak. Szymon Obroślak, przepraszam. Zawodnik. Nie pchamy, tak. Szymon, okay? Stawiasz. Tak? Widzimy to delikatne rozcięcie pod lewym okiem, ale to nie będzie kłopot, zwłaszcza że zbliżamy się już do końca tej rywalizacji. No, słyszeliśmy low kick, teraz middle kick. Od razu zaczerwienienie widzimy, pojawiło się po wewnętrznej stronie uda u Szymona Obroślaka. Ale jakby oszczędni byli w tych low kickach. Próba bekwistu w tym momencie troszeczkę nieskuteczna, bo im przestrzelona. Potem przestrzelony z kolei obszerny prawy sierpowy przez Szymona Obroślaka. No, Obroślak ma taką dużą swobodę poruszania się w ringu. Widzimy, że on potrafi samym movementem, pracą nóg, no, trochę wciągać się w swoją grę Jakuba Syca. Ładnie, lewy na lewy, z jednej i z drugiej strony. Obaj zdecydowali się, lewy podbródkowy Szymona Obroślaka. Teraz zamortyzował na całe szczęście to wysokie kopnięcie Kuby Syca. No i obaj tak trochę się przesunęli po tych akcjach, co świadczyło o wymowie po prostu tych ataków. Chce za wszelką cenę Syc tym lewym wysokim kopnięciem gdzieś tam sprawdzić wytrzymałość głowy Szymona Obroślaka. Ale tak lepiej radził sobie w tych ostatnich fragmentach Kuba Syc, jakby na większym luzie walczy. Półtorej minuty mniej więcej, minuta 24 sekundy do końca tego pojedynku. Zgubił ochraniacz na zęby Szymon Obroślak. Złapał odpowiedni rytm walki Kuba Syc. To jest akcja i odskok, chociaż w tej chwili się troszeczkę pogubił. Został skarcony przez Szymona Obroślaka. Taki lewy, prosty, z zejściem w lewą stronę. Lewy podbródkowy, świetna to była akcja. Naprawdę widać, że duży skręt ciała był włożony w tę akcję. No tutaj sugestia, że było... No, że cios poniżej pasa, to znaczy, że trafiony w newralgiczne miejsce. Zresztą obaj zawodnicy mają suspensoria, więc specjalne ochraniacze. Czas, walcz! Co nie zmienia faktu, że jest to jednak bardzo, bardzo bolesne. Dobry, akcja prosty. Przed momentem Szymona Obroślaka. Odskoczyła głowa Kuby Syca. Musi nieco bliżej podchodzić do swojego rywala Jakub Syc, a z drugiej strony mamy właśnie tę lekkość poruszania się Obroślaka.
Bardzo frontalnie teraz Kuba Syc staje naprzeciwko swojego rywala. Ale zobacz, jak sprytnie Obrośliak czeka, wpuszcza go, puszcza lewy prosty i znowu zmienia miejsce położenia. Zauważ, że nie bazuje na jednym ciosie, mówię tutaj o Szymonie Obrośliaku. W momencie, kiedy on wyrzuca lewą rękę do przodu, najczęściej idzie za tym natychmiast prawa ręka również. To jest lewy, prawy, teraz lewy z zejściem w lewą stronę. Ładna akcja, ładnie złożony był ten cios sierpowy. No widać, że on ma w sobie te zejścia właśnie, czy to po lewym prostym, czy po lewym sierpowym i wtedy no, trzeba on umiejętnie skalibrować, ależ mocno kopnął na sam koniec Jakub Syc, ale chyba teraz jest delikatnie zamroczony tymi atakami Obrośliaka. Lewy prosty, taki soczysty, wymierzony w głowę Kuby Syca przez Szymona Obrośliaka. Sygnalizowany mocny był ten prawy, lewy sierpowy przez Kuby Syca. Koniec tego pojedynku. Bardzo fajna walka jak na otwarcie tej gali. Szybka, dynamiczna, twarda przede wszystkim. No i ta pierwsza runda, w której najpierw liczony był Obrośliak, a potem w samej końcówce Jakub Syc. Obaj panowie dali po naprawdę... Po trzech rundach nie mamy rozstrzygnięcia, będziemy świadkami rundy dodatkowej. No proszę, to o czym wspominaliśmy, przedstawiając zasady, trzech sędziów punktowych ocenia walkę. Każda runda punktowana jest tutaj osobno. Są sumowane punkty za poszczególną rundę w przypadku remisu. Runda dodatkowa. No, takie coś jak runda dodatkowa, to Szymon Obrośliak już wie, co to jest. Ja wspominałem o tym, że w grudniu ubiegłego roku w walce z Michałem Gołębiowskim właśnie wygrał pojedynek po rundzie dodatkowej. To jest ten piękny lewy podbródkowy. Zamortyzował to uderzenie Jakub Syc na szczęście dla siebie, ale no było widać taką maestrię techniczną, bo naprawdę tam był mocny skręt ciała ze strony Obrośliaka. Niespecjalnie mnie dziwi to, że będziemy mieli rundę dodatkową, bo ta walka była bardzo wyrównana. Przypomnijmy, pięć pojedynków. To pierwsza walka z pięciu, które będziemy oglądać podczas gali MHI organizacji HFO. A walka wieczoru to pojedynek Michała Gęsiarza z Patrykiem Radoniem, ale nie mniej ciekawe walki Marty Waliczek z Dominiką Filec, Bartka Domalika z Tomkiem Koniecznym czy Rafała Korczaka z Karolem Łasiewickim. I runda dodatkowa zaczyna mocnym akcentem Szymon Obrośliak. Lewy prosty, proszę zobaczyć. Kapitalnie jeszcze doleciał z tym wysokim kopnięciem Obrośliak. Ja myślę, że Szymon Obrośliak powiedział tak, no dobrze, jeżeli runda dodatkowa, to zaczynamy mocnym akcentem. No i lepiej dla niego ta runda nie mogła się rozpocząć. No jest chyba już naprawdę zmęczony Jakub Syc tymi atakami, ale też tymi petami. Mamy ciężki nokaut, wysokie kopnięcie, koniec pojedynku. Witamy w organizacji HFO. Tak wyglądają tutaj te bezpardonowe walki. Ależ psychikę ma ten Obrośliak, bo wszedł na tę czwartą rundę no z jasnym celem. Destrukcja totalna. Idealny timing, odpowiednie wyprowadzenie kopnięcia. Znalazł miejsce na głowie Kuby Syca i Szymon Obrośliak kończy przed czasem, kończy nokautem w rundzie dodatkowej tę walkę, ale on wyszedł jak gdyby rzeczywiście nie bawić się w ciągu tych trzech minut, nie czekać na to, aż sędziowie zadecydują. Od pierwszych sekund było widać tą agresję, kiedy ruszył do przodu. Był mocny lewy. Pojawiły się po raz pierwszy w tej walce kopnięcia w wyskoku. I później zakończył to wszystko bardzo efektownym high kickiem. Okrężne kopnięcie na głowę. Widzieliśmy, że tutaj służby medyczne interweniują. No ale chyba wszystko jest na szczęście pod kontrolą, jeżeli chodzi o Jakuba Syca. No było widać, że po tym pierwszym knockdownie po prostu był już totalnie sparaliżowany i wykorzystał to znakomicie Szymon Obrośliak. W tej chwili, w tej sytuacji możemy prosić wszystkich widzów telewizji TVP Sport o to, żeby oddali hołd obu fajterom. Kapitalne otwarcie gali HFO Aim High. Tak jest, tutaj trzeba się jak najbardziej z Adrianem Walczkiem zgodzić, bowiem to, co obaj zaprezentowali, wielkie brawa dla Kuby Syca, dla Szymona Obrośliaka za ten pojedynek, no ale ta końcówka fenomenalna. Takie kopnięcie, jak Tomek Sarara, pamiętasz, zdobywał tytuł, tylko on lewą nogą z kolei pokonał swego rywala. Tak, to była walka z Petrem Romankiewiczem, pamiętamy to doskonale. No, pamiętamy też ostatnią galę HFO w Jaśle, gdzie w zasadzie co pojedynek to nokaut, a jeden cięższy od drugiego. No i tutaj mamy w zasadzie powtórkę z rozrywki. Prawe, wysokie kopnięcie, zupełnie nie zauważył tego ataku. Zmęczony już wcześniejszym knockdownem Jakub Syc, no kapitalna akcja. Pogubił się zupełnie defensywnie. Tutaj było przygotowanie do Supermana, ale zauważył, że Szymon Obrośliak, że schował się za gardą Kuba Syc, w związku z czym jakby... I w drugie tempo ponowił atak. To było trafienie, to był mocny cios, który już spowodował, że chwiał się na nogach
Kuba Syc i tutaj tylko wykończenie tej akcji ładnym high kickiem. No mówiłem o tych takich technicznych niuansach, które ma w sobie Szymon Obroślak, no bo to akcja w drugie tempo to naprawdę wymagała, myślę, dużego przeglądu sytuacji. Wielkie brawa dla Jakuba Syca. Cieszymy się, że wszystko jest już w porządku, bo wyglądało to bardzo niebezpiecznie. Znaczy pierwsze trzy rundy, pierwsza, druga, trzecia, dość powiedzieć, że skoro i sędziowie zdecydowali się na rundę czwartą, to był bardzo wyrównany pojedynek. Jednak tę czwartą rundę, no to widzieli Państwo, jak agresywnie, jak mocno, z jaką determinacją, tą presją na rywalu rozpoczął Szymon Obroślak. Druga walka w zawodowym K1, drugie zwycięstwo. No i jedno nie ulega wątpliwości, będziemy chcieli oglądać Szymona Obroślaka w kolejnych starciach, bo to jest zawodnik, który naprawdę wnosi mnóstwo energii do ringu i przekonaliśmy się o tym doskonale. Lekarza. On zresztą mówił, że w ogóle dla niego walka na tej gali to jest duża szansa, którą zamierza wykorzystać, by zaprezentować się szerszej publiczności. Chyba lepiej zaprezentować się nie mógł. Dlatego, kiedy były poszukiwania rywala dla Kuby Syca, w związku z czym, no, błyskawicznie się zgodził. Szanowni Państwo, pierwsze no trzy rundy nie przyniosły rozstrzygnięcia, ale to rozstrzygnięcie nastąpiło w rundzie dodatkowej. Pojedynek przez KO wygrywa Szymon Obroślak, narożnik niebieski. Wielkie Rybla brawa dla Szymona Obroślaka. Znakomite otwarcie gali KFOM High. Trudno wyobrazić w studiu numer 5 Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie. KFOM High. A więc jak u Hitchcocka mamy trzęsienie ziemi i kto wie, napięcie teraz będzie szło w górę. Tak, jest plan, myślę, organizatorów nasz również. Wielkie brawa, Szymon Obroślak, Jakub Syc, panowie, otworzyliście nam wspaniale tę imprezę. Jak mówił Maciej Dominczak, trener Kuby Syca, zna swoje możliwości, zawalczy z każdym, nikogo się nie boi, ale też nikogo nie lekceważy i lubi nokautować. Tym razem to Jakub Syc został znokautowany, a Szymon Obroślak, no to widzieliśmy. Zresztą jeden i drugi twardzi, pochodzący z Muay Thai, te pierwsze fragmenty, pierwsza runda, kiedy o właśnie, obszernym lewym sierpem spowodował, że zatańczył w ringu Szymon Obroślak i był liczony zawodnik KS Red Lion Muay Thai Międzyrzecz Podlaski. No wydawało się wtedy, że za moment może być tak naprawdę koniec tego pojedynku, ale pozbierał się no, w taki spektakularny sposób Szymon Obroślak. Też warto podkreślić, że gdzieś takim faworytem tej rywalizacji był jednak Jakub Syc, więc to jest niespodzianka i to przepiękna w wykonaniu Szymona Obroślaka. Ładny middle kick, poszukał tym middle kickiem, szukał Kuba Syc wątroby. No dobrze, przenieśmy się tym samym do Bogusława Soleckiego. Posłuchajmy wywiadu. Szymon Obroślak z nami, gratulacje. Walka naprawdę bardzo, bardzo wyrównana. Dopiero ta czwarta runda dodatkowa zadecydowała o twoim zwycięstwie. Tak naprawdę, gdy spoglądaliśmy w tę kartę walk i ten wasz pojedynek, nie byłeś faworytem. Powiem szczerze, tak, że nie byłem faworytem, lecz powiem tak, zmierzyłem się kiedyś na Pucharze Polski. Dzisiaj to był właśnie nasz drugi pojedynek, w pierwszym nie pokonał. Dzisiaj ja nie mogłem wyjść z tego przegrany. Jeśli chodzi o tę pandemię, w jakim stopniu ona wpłynęła na twoją dyspozycję? Bo dzisiaj było widać, że jeśli chodzi o elementy kondycyjne, było świetnie. Elementy kondycyjne może i tak, ale wzięliśmy tą walkę na dzień przed. Nie zdążyłem się przygotować taktycznie stricte pod tego zawodnika. Wiedzieliśmy tylko, że jest leworęczny, że tak to nazwę, jest statyczny, ale jest silny. Co, wyszliśmy na solówkę, że tak powiem. Początek tej walki był bardzo wyrównany. I ty, i twój rywal mieliście kłopoty. Spotkaliście się z deskami, można powiedzieć. Powiedz, jaka była strategia na tę walkę, bo wiemy o tym, że Jakub Syc to jest zawodnik bardzo agresywny i chyba tego obawiałeś się na początku. Tak, szczerze powiedziawszy, nasza taktyka była tak, że muszę być po kontrze. Trochę wdarło się chaosu w to wszystko, sam wiem, że te pierwsze trzy rundy były za mocno chaotyczne. Tam w czwartej rundzie posłuchałem trenera, że jak ja je kopnę, to mnie on kopnie, więc kopnąłem. Powiedz, jakie plany teraz? Czekam na dalsze propozycje, mam nadzieję, że dalej będę mógł się bić dla tej organizacji, gdyż czekam dalej, nie? Tak to wygląda. Gratuluję, piękne starcie, a oto zwycięstwa. My oczywiście wrócimy do naszego studia przy ulicy Woronicza na kolejną walkę gali HFO, ale to po reklamach. Dziękuję.